proszę Państwa, nad tym pytaniem zakończyliśmy część zasadniczą debaty. Teraz przejdziemy do pytań z sali i tutaj kilka jeszcze informacji. Pytanie między kandydatami. Aha, przepraszam, zapomniałbym o tym bardzo ważnym pytaniu pomiędzy kontrkandydatami. Bardzo panów przepraszam. No właśnie, oddaję głos panu Arturowi. Pytanie do kontrkandydata. Panie Przemku, chyba proste pytanie. Z jakich środków zewnętrznych będzie pan korzystał przy realizacji swojego programu wyborczego? Proszę państwa, no możliwości jest dużo. Wiemy, że programy unijne są coraz trudniejsze, obwarowane coraz większą papierologią, powiem kolokwialnie. Natomiast to nie znaczy, że nie można po nie sięgać. Tak jak mówiłem na poprzednich debatach i spotkaniach, wszystkie programy czy wszystkie inwestycje, które będą miały w sobie gdzieś źródło słów ekologiczny, zielony, prorozwojowy, będą na pewno promowane, bo taki jest trend w Unii, taki trend rozpoczyna być w Polsce. Więc w tym kierunku musimy jakby swoje obszary zainteresowania mapować, ale też musimy podciągać inne inwestycje, które musimy zrobić mądrze pod zielone finansowanie. Oczywiście Unia Europejska to nie jest jedyne źródło, są środki wewnętrzne, po które można korzystać, choćby z Ministerstwa Ochrony Środowiska, z innych funduszy, są środki pozaeuropejskie, z których możemy sięgać, więc tutaj spektrum jest ogromne, są fundacje międzynarodowe, pozarządowe, które również mądre, ekologiczne, prorozwojowe pomysły finansują, więc spektrum możliwości jest bardzo duże i oczywiście partnerzy prywatni, których możemy zachęcać ku temu, aby w Ustroniu inwestowali. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I teraz także o zadanie pytania poprosimy do kontrkandydata, poprosimy pana Przemysława Korcza.